Dzień dobry Państwu. Witamy na ostatnim panelu. Pokażemy Państwu dzisiaj analizę sektora startupów green tech. Przeniesiemy Państwa do świata startupów, do świata technologii, do świata green techowego i do świata akceleracyjnego, o których to światach będą opytać moi wspaniali paneliści. Ja się nazywam Katarzyna Panek i zacznę od tego, żeby przedstawić. Wspaniałych panelistów, a potem szybciutkie podsumowanie naszego raportu, żebyśmy wiedzieli, z czego wychodzimy, a na samym końcu zaproszę Państwa na dyskusję o tymże raporcie. Nie wiem, jak zacząć, żeby było jak najbardziej taktownie, ale zacznę od końca, dobrze? Małgorzata Darowska, odpowiedzialna za wdrożenie strategii ESG w Banku PKO, dyrektor zrównoważonego rozwoju i ESG w tymże banku. Anna Borusa, członkini zespołu zarządzającego największej europejskiej inicjatywy klimatycznej EIT Climate KIK, Konrad Ozdoby, menadżer w Biurze Innowacji PKO Bank Polski, dr Michał Bańka, doktor nauk ekonomicznych, ale też przedsiębiorca i cofounder Axel Point, czyli to jest ta akceleracja, o której Państwu mówiłam trochę wcześniej, i dr Michał Przybyłowski, partner Tyler Economics, doktor nauk społecznych. Drodzy Państwo, ponieważ mówimy o raporcie, o bardzo ważnym raporcie, którego mamy dzisiaj premierę, warto też wspomnieć o autorach tego raportu, czyli Tyler Economics oraz Axel Point oraz partnerach, bez których nie moglibyśmy się dzisiaj spotkać, czyli PKO Bank Polski, który jest partnerem strategicznym oraz partner EIT Climate KIC. Na samym początku zaproszę Państwa na krótką prelekcję, około 15 minut, gdzie pokażemy o czym jest ten raport, w którą stronę zmierzamy, co to jest Green Tech i co to jest akceleracja. Zapraszam. Dzień dobry. Na wstępie chciałbym podziękować za możliwość zaprezentowania tego raportu w trakcie tej imprezy. Postaram się bardzo szybciutko tutaj Państwa wprowadzić w mandry tego raportu. Raport dostępny. Zachęcam też do jego lektury już po, po panelu. Na początek kilka, kilka słów dotyczących tego, w jaki sposób dobieraliśmy spółki, jak wyglądała metodologia tego raportu. Podstawą do analizy była przygotowana przez Axel Point pierwsza mapa polskich startupów grintechowych. Myśmy tą mapę wykorzystali, rozszerzyliśmy ją troszeczkę i w efekcie do analizy trafiło 133 przedsiębiorstwa, startupy, które prowadzą swoją działalność w formie spółek kapitałowych, spółek zO i spółek akcyjnych, założone w latach 2016-2023. Dane analizowane pochodzą z rejestrów z przedsiębiorców, dotyczą struktury właścicielskiej, a także, także sprawozdania finansowe, analiza danych finansowych. Dodatkowo posiłkowaliśmy się informacjami z baz pomocy publicznej i z... I ze stron internetowych spółek. Podzieliliśmy sobie tutaj na takie trzy obszary, takie można powiedzieć umowne, chociaż zdefiniowane w literaturze. Klintech, czyli przedsiębiorstwa, które, które, które oferują. Czyste technologie związane z energetyką odnawialną, przedsiębiorstwa klimatechowe, które próbują redukować negatywny wpływ na klimat, pomagają także w zakresie rolnictwa oraz taki obszar wspólny, w którym znalazły się podmioty, które należą troszeczkę do jednego i do drugiego sektora, takie na przykład jak budownictwo ekologiczne czy elektromobilność. Jeżeli chodzi o strukturę analizowanych spółek, no to najwięcej było tych klintachowych, chociaż tutaj staraliśmy się, staraliśmy się, żeby, żeby było, było, było ich mniej więcej porówno. równo. Zwróciła uwagę nasza tutaj na, na, zwróciło naszą uwagę to, że jest dosyć duża koncentracja geograficzna tych spółek. Prawie 60% spółek jest ulokowana w czterech województwach, w województwie mazowieckim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Przechodź, przejdziemy do liczby udziałowców w tych spółkach. Średnio, średnio takich udziałowców w spółce było powiedzmy trzech, tutaj zaokrąglając. Największą grupę stanowi, stanowiły osoby fizyczne 76%. Kolejną grupą były fundusze Venture Capital, inne spółki, które były udziałowcami w tych, w tych startupach oraz 1% to jednostki naukowe. Jeżeli sobie spojrzymy na strukturę osób fizycznych, to mamy taki podział, że 20% stanowiły kobiety, 80% mężczyźni. Nie mamy tej parytetu, natomiast no, taki udział jest można powiedzieć zgodny z innymi raportami, które też analizujemy dotyczące diptechów. Jest to troszeczkę też związane ze strukturą absolwentów uczelni technicznych, no bo tutaj mamy do czynienia ze spółkami technologicznymi. Można to jeszcze tutaj, mogę powiedzieć takie jedno słowo, że, że jeżeli chodzi o udziałowców, to takich spółek, w których udziałowcem jest przynajmniej jedna kobieta, to to jest 35% wśród tych 133, a takich, gdzie udziałowcami są same kobiety, troszeczkę, troszeczkę mniej, bo 7%, 7 spółek. Jeżeli spojrzymy sobie na zarządy, na zarządy, kto zarządza tymi spółkami, no to ta struktura parytetu jest podobna, troszeczkę mniejsza, 19% kobiet, 81%, 81 mężczyzn. Zarządów, w których z kolei są same kobiety, Takich spółek 10%, więc troszeczkę, troszeczkę więcej niż takich, gdzie udziałowców jest, są, same, są same kobiety. Jeżeli chodzi, przyjrzeliśmy się też, jaki pakiet udziałów, czy też czy, czy członkowie zarządu posiadają udziały w spółkach, jaki to jest pakiet. I 84% tych startupów, członków zarządów tych startupów było jednocześnie udziałowcami co jest dosyć typową, typową sytuacją w przypadku właśnie startupów, ponieważ founderzy założyciele jednocześnie będąc udziałowcami zarządzają tymi spółkami na początku ich, ich drogi rozwoju. Pakiet udziałów średni wśród tych osób, które były członkami zarządu jest stosunkowo wysoki to 41% i jest on znacznie wyższy niż w przypadku w przypadku innych innych udziałowców. I tutaj właśnie, jeżeli sobie przyjrzymy sobie przyjrzymy się, jak wygląda to w przypadku innych podmiotów, no to osoby fizyczne, czyli już wszyscy, nie tylko, nie tylko te osoby, które są w zarządach spółek, to ten pakiet na poziomie 34%, więc niższy od tego niż w przypadku członków zarządu. Rozbicie tego na, na to, jak to wygląda w przypadku kobiet i mężczyzn, no to kobiety posiadają nieznacznie więcej tych udziałów: 38%, mężczyźni 34%. Pozostałe udziały. W przypadku spółek mamy stosunkowo dosyć duży udział. Jest to związane z tym, że, że w tych startupach te startupy powstają często z, z innych spółek, są wydzielane. Natomiast myśmy starali się z analizy tutaj wykluczyć podmioty, które są częścią dużych grup kapitałowych. Szukaliśmy takich, gdzie jest też udział innych osób. I, I też często są klienci, też podmioty zainteresowane tym, aby te, te technologie, które są wśród startupów, się rozwijały. Jeżeli chodzi o pozostałych, pozostałych udziałowców, to taki pakiet średni 20% w przypadku funduszy venture i jednostek naukowych. Przyglądaliśmy się wielkości tych podmiotów przez pryzmat majątku, jaki posiadają. Największe podmioty to klintechy prawie 100 milionów w aktywach, czyli w majątku takim całkowitym tych spółek, które analizowaliśmy, prawie siedmiokrotnie mniejsze Klimatechy i połowę mniejsze spółki z obszaru wspólnego. Przyglądaliśmy się też jak ta struktura wygląda, wygląda w podziale na, na składowe majątku, majątek rzeczowy, czyli nieruchomości, nieruchomości, maszyny to tutaj także największa część dotyczy właśnie clintechów, ale także w strukturze całego tak jakby majątku ta wartość majątku rzeczowego w przypadku clintechów jest najwyższa, w przypadku w przypadku spółek z climatechus jest zdecydowanie niższa. Przyglądaliśmy się też takiej składowej jak wartości niematerialne i prawne. Ona obrazuje innowacyjność, innowacyjność podmiotów i dlatego, że, że w, tych, w tych wartościach znajdują się między innymi wycenione patenty, wartość zakończonych prac badawczo-rozwojowych. Tutaj największą wartość reprezentowały spółki z obszaru wspólnego, ale tak jakby w strukturze jak sobie spojrzymy to klimat techy największa część ich majątku to właśnie wartości niematerialne i prawne. Przyglądając się bilansowi, przyglądaliśmy się też jak wygląda finansowanie, finansowanie tych podmiotów. Prawie 40% to kapitały własne, czyli wkłady inwestorów, Wkłady inwestorów, ale także zatrzymane zyski w, w tych startupach. Znacznie większą częścią, która finansowała rozwój tych podmiotów, były zobowiązania, czyli kredyty, pożyczki, ale także, także odroczone płatności ze strony klientów. Miało to taki wpływ, można powiedzieć, dosyć negatywny na wskaźnik zadłużenia, który jest bardzo wysoki, jak, jak na, na taką analizę finansową 1,1 średnio, jeżeli chodzi o startup, i jest to wartość taka, można powiedzieć czasami, że niepokojąca, ale są to podmioty, które dosyć dynamicznie się rozwijają, są na początku swojej drogi. Taka wartość bezpieczna tego wskaźnika zadłużenia, czyli poniżej połówki najwięcej takich podmiotów wśród Klitechów, a najmniej, czyli najbardziej zadłużone są Klimat i jest pewna specyfika też tych podmiotów. Przyjrzeliśmy się też dotacją 260 milionów prawie złotych dotacji przekazanych do tych, do tych analizowanych spółek w okresie 2016-2023. Wartość to są dotacje tylko na B. +R, tylko 1 trzecia ze spółek korzystała z dotacji, więc można powiedzieć, że wykorzystanie dotacji jest stosunkowo, stosunkowo niskie. Jeżeli mówimy o, o wkładach, o inwestowaniu, o tym, co napędza te podmioty, przyjrzeliśmy się funduszom Venture Capital, które są obecne w, wśród tych startupów green 53 fundusze w 42 spółkach. Najwięcej funduszy z programu Bridge Alpha finansowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To, jest, to są fundusze, które finansują spółki na bardzo wczesnym etapie zalążkowym, i wartość tego, tego finansowania jest też niewielka, a to milion złotych. Średni pakiet udziałów będący w, w posiadaniu funduszy to średnio 20%. On się różni między różnymi grupami, właśnie tutaj wskazanymi funduszy. Największa w przypadku funduszy finansowanych z programu PFR Ventures. To tam jest kilka programów, ta wartość jest dosyć duża, ale też warto nadmienić, że kwota przekazana przez fundusze z PFR Ventures jest największa, ponieważ są to fundusze, które w zależności od programu finansują od 4 milionów wzwyż, jeżeli chodzi o finansowanie przekazane podmiotom. Zdiagnozowaliśmy, ile fundusze publiczne zainwestowały w te startupy, które analizowaliśmy w ramach tego raportu. To prawie 90 milionów złotych. Nie jest to wartość duża, widzieliśmy, jeżeli chodzi o dotacje, jest to, jest to wartość, wartość znacznie, znacznie wyższa. Są też fundusze prywatne, Venture Capital. Tutaj nie, nie mieliśmy możliwości takiego dokładnego zbadania, jaka to jest wartość zainwestowanych pieniędzy. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, to przychody, jakie generują te startupy, średnio 1,1 miliona złotych. Można powiedzieć niedużo, ale są to, są to, przypominam po raz kolejny, startupy, więc przedsiębiorstwa często na bardzo wczesnym etapie swojego rozwoju i te wartości troszeczkę się różnicują między różnymi, różnymi obszarami. Najwyższa średnia wartość przychodów w największych spółkach w Klintechach. Też, jeżeli sobie przyjrzymy się też, jak to wygląda w takim podziale, no to 86% w ogóle tych spółek przynosi jakiekolwiek przychody, więc na tą wartość średnią też wpływ mają bardzo, bardzo niskie przychody, zaniżając tą wartość średnią. Przychody powyżej 100 tysięcy osiąga 45% spółek. Tutaj ta średnia jest oczywiście dla tej grupy wyższa. Przychody powyżej miliona zaledwie 18% spółek, natomiast średnia odpowiednio wyższa. I ostatni element to zyski. Tutaj takiej sytuacji nie mamy już bardzo dobrej. Zaledwie 33% spółek odnotowało zysk. Średnia wartość tego zysku na poziomie 430 tys. złotych I tutaj tak, najwięcej spółek osiągających zyski wśród clean techów i spółek z obszaru wspólnego. Natomiast najwyższa wartość tego zysku odnotowana w przypadku właśnie climantechów. Na tym chciałbym zakończyć prezentację tego raportu, zachęcając jednocześnie do jego lektury. Tutaj za chwilkę będziemy Państwo mieli możliwość, będzie wyświetlony kod QR. Można sobie zrobić zdjęcie, ściągnąć ten raport i go przeczytać. W samym raporcie, oprócz danych finansowych, też eksperci, case study. Także serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Ci bardzo. Potężna dawka wiedzy w raporcie, gdybyście Państwo chcieli sobie ją odświeżyć, to poza kodem, który za chwilę się pojawi. Ona, ten raport dostępny jest też na stronie axelpoint.com w zakładce Newsy. Także możecie Państwo sobie to odświeżać, 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 bo tej wiedzy jest naprawdę dużo i naprawdę warto się nad tym pochylić. I zacznę od tego, dlaczego my poruszamy w ogóle temat tych, tych startupów. Na samym, na samym początku tego raportu przeczytacie Państwo taką bardzo ważną rzecz. Ona jeszcze się odnosi do, do bardzo starych czasów, ale pozwolę sobie zacytować, że startupy green techowe mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. I to jest to klucz, w którym się będziemy poruszać. To jest coś, co spowoduje, że naprawimy te, te rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, i mamy nadzieję, że doprowadzą one nas do czystego, pięknego świata dla nas i naszych dzieci. Ale zacznę teraz już od rundy pytań, bo też jestem bardzo ciekawa, co Państwo sądzicie na ten temat, Państwo moi eksperci. I zapytam Was, jakie są, to będzie pytanie do wszystkich ogólne i zacznę od tego parytetu kobiecego, o którym też wspomniałeś. Bardzo się cieszę w ogóle dzisiaj, że mamy taką liczną delegację kobiecą. To jest chyba jakaś nowość w tych panelach, z tego co widzę to, to mamy tutaj te parytety 50 na 50, czyli widać, że w tych nowych technologiach jednak kobiety bardzo mocno się liczą, co mnie cieszy. Pani Małgorzato, pani znowu zacznę, PKO, jakie są najważniejsze wyzwania klimatyczne w Polsce w najbliższym czasie? Jakie startupy, pomysły są najbardziej poszukiwane? wyzwania klimatyczne Polski my wszyscy kontrybujemy na całym świecie do celów zrównoważonego rozwoju i celów klimatycznych z porozumienia paryskiego, więc jakby to wszystko nas łączy ze sobą, w Polsce ja może już przejdę płynnie do, 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 do technologii, bo mi się wydaje, że jakby same wyzwania klimatyczne to, to jest temat rzeka. Natomiast skoro już rozmawiamy o, o startupach, to warto się nad nim pochylić, bo bo tej dyskusji nam nie wiem, czy brakuje, ale mi się wydaje, że ona jest bardzo ważna i, i, i dobrze ją kontynuować. Także też się cieszę, że PKOBP jest tak aktywny na, na tym polu. Jeśli chodzi o clean techy, climate techy, znaczy wszystkie techy związane z. Z realizacją celu zrównoważonego rozwoju to jest ogromny potencjał, też biznesowy, tak szczerze mówiąc, ale musimy pamiętać, że realizacja celu zrównoważonego rozwoju to nie jest tylko transformacja energetyczna. Ale szereg innych celów związanych z kolejnymi celami środowiskowymi i musimy i poszukujemy technologii, które pozwalają nam bardzo punktowo, często podejmować działania, które przybliżają nas właśnie do tej realizacji celów, czyli zmniejszają nasz wpływ na środowisko naturalne, poprawiają nasz wpływ na środowisko naturalne z uwzględnieniem aspektów społecznych. E, tutaj obserwujemy taki, na razie taki trend, że są takie startupy, które mm, głównie pomagają nie wiem, w raportowaniu czy jakimś tam zbieraniu śladu węglowego, informacji o śladzie węglowym. Ale to jest początek. Także tutaj powinniśmy się rzeczywiście każdym, każdym ciekawym pomysłem przyglądać. Ale ja też się spodziewam, że kolejny raport będzie jeszcze bardziej zgranulowany, jeżeli chodzi o ten, to, 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 co te techy robią. Także tutaj z, z ciekawością się przyglądam od strony, od strony takiej organizacji jak nasza startupom, ale też ich rosnącej do, dojrzałości. No dobrze, to to samo pytanie teraz do naszej drugiej pani. Ja, ja nie będę w ogóle ukrywać, że faworyzuję kobiety. Także drugie pytanie, czy to samo pytanie do, do Anny. Jakie są te wyzwania w Polsce i jakie startupy są przez Was najbardziej poszukiwane? Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim jestem naprawdę bardzo dumna, że możemy uczestniczyć dzisiaj tutaj w inauguracji tego raportu która myślę, że jest jedną z pierwszych publikacji na temat um, zielonych startupów, climate techowych, green techowych itd. i tak dalej. Myślę, że um, fantastycznie jest rozpocząć taki dialog w Polsce i obserwować rozwój startupów um, i rozwiązań um, tworzonych w, tym, w, ty, w tych obszarach. A więc brawa dla PKO i Axel Point, rad Taylor Economics za, za tą inicjatywę. I czekamy z niecierpliwieniem na pogłębianie naszej wiedzy na temat tego obrazka startupowego w obszarze w obszarze zmian klimatu. Ja ze swojej strony no oczywiście, że muszę, muszę trochę się odnieść do obszarów obszarów, które, w których potrzebujemy rozwiązań i w których widać największe największy wpływ zmian klimatycznych, z którymi po prostu musimy się już dzisiaj um, musimy się nimi dzisiaj zajmować. Um, można te obszary, o, o tych obszarach bardzo dużo mówić, ale przede wszystkim mu, mu, pamiętajmy o tym, że jest to obszar energetyczny, transport, um, że musimy widzieć nowe, nowe rozwiązania w obszarze łańcuchów wartości żywności i to mam na myśli cały, cały ten obszar od, od Rolnika aż po nasz stół, um, czyli cały łańcuch, łańcuch dostaw i tak dalej. A to jest myślę, że jeden z, jeden z obszarów, który jeszcze jest niedoceniany w dyskursie w Europie, jeśli chodzi o to, jaki wpływ on ma na zmiany klimatu i jak dużo rozwiązań w nim potrzebujemy, żeby popra poprawiać efektywność. A nie myśl tylko i wyłącznie o zyskowności. I dialog, i, i debata na ten temat jest bardzo, bardzo potrzebna. I to trzeba prowadzić przez um, faktyczne, praktyczne sytuacje, rozwiązania i nie można ich odrywać od rzeczywistych um, historii i, i tożsamości osób, które, które w tych obszarach, obszarach funkcjonują. Nawet przeskakując do pierwszego obszaru, o którym wspomniałam, czyli energia, um, myślę, że bardzo ważny bardzo ważny ruch obserwujemy w Polsce w, w tym obszarze w, pod hasłem sprawiedliwej transformacji, co jest dużo bardziej widoczne i, i de facto odczuwalne dla osób mieszkających na przykład na, na, na Śląsku albo w, regionie, w subregionie konińskim bądź w województwie łódzkim wokół Bełchatowa. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z, z wydobyciem węgla brunatnego czy czy czarnego. Mamy do czynienia także z dialogiem z mieszkańcami na temat tego, jakie będzie nowe źródło, źródło energii, gdzie go mamy poszukiwać. Jak, I tam są potrzebne rozwiązania, tam są potrzebne pomysły na to, jak ten dialog prowadzić. Tam są potrzebne rozwiązania i pomysły na to, jakie będą nowe źródła energii, a to jest rozmowa i dialog, który wpływa na. Na nas wszystkich na całą Polskę, to nie jest coś regionalnego, subregionalnego i lokalnego, tylko to jest obszar, w którym my powinniśmy wszyscy uczestniczyć. Um, że obszar, w którym ja a, oczekuję i, i bardzo, bardzo. Moja organizacja też pracuje na to, żebyśmy widzieli rozwiązania klimatyczne, to jest to, jest to jak funkcjonują miasta. Dlatego, że w miastach widać gołym okiem to, jak zmiany klimatyczne wpływają na nasze funkcjonowanie codzienne. I miasta są też jakby taką soczewką systemu, który pokazuje nam, jak de facto trochę trzeba zmienić myślenie na temat inwestowania w startupy i inne rozwiązania, czyli nie patrzeć przez pryzmat tego jednego, jedynego, fantastycznego pomysłu i. I tego, jaki zwrot finansowy może on przynieść, tylko patrzeć na to rozwiązanie w kontekście innych, które możemy budować, jak portfolio, i dopiero wtedy wiedzieć, jak, on, jak to jedno rozwiązanie wpłynie w zestawieniu z innymi na to, co chcemy osiągnąć w, w kontekście życia, życia miejskiego. I to są rozwiązania dotyczące mobilności czy ogrzewania budynków. A że znowu energia, tylko od innej, od nieco innej strony. Super, dziękuję bardzo. Konradzie, ty odpowiadasz za innowacje w banku PKO. Tak. To teraz do ciebie to samo pytanie, tylko trochę inaczej je zadam. Jakie pomysły są najbardziej poszukiwane? czego szukasz, co, co ci sprawia, naj... co jest dla ciebie największym wyzwaniem? No właśnie trochę też chciałem zacząć, że no, mam podobną <laughs> drogę jak, jak Gosia, no bo jesteśmy z tej samej organizacji, natomiast faktycznie ja, ja gdzieś jakby tu głównie zajmuję się jakby e, technologiami. No, generalnie jest tak, że szukamy jakby, czy to startupu, czy w ogóle innowacyjnych firm, które faktycznie jakby, jakby no, wesprą nas w dwóch aspektach. To no, jeden aspekt to jest oczywiście ograniczyć nasz ślad węglowy, tak, no bo my jakby, no, jako, jakby no, jako firma, tak, no, bank, no, ale generalnie jako firma, no również jakby duża organizacja również jakby mamy swoje jakby cele redukcji śladu węglowego. No najpierw jakby policzyć, później jakby zredukować. Natomiast jakby to, to, gdzie widzimy i to jest jakby bardzo ważne, no i tu, tu wchodzimy ze natomiast to, co jest dla nas Równie ważne i chyba na to przykładamy, znaczy nie chcę powiedzieć, że więcej, no bo to równie dużo, ale tyle gdzieś jakby poszukujemy tych technologii, jakby różnorodnych, dużo więcej. To jest tak naprawdę poszukiwanie rozwiązań, gdzie możemy wesprzeć naszych klientów w, w, w ich jakby drodze do ograniczenia ślubu węglowego. No bo z jednej strony, żeby dobrze właśnie wyliczyć, mamy klientów z różnej wielkości z różnych branż, tak więc gdzieś jakby pewne standardowe, znaczy standardowe, takie ogólne narzędzia do liczenia, czasami są niewystarczające, czasami trzeba zrobić jakby pogłębione liczenie, bądź czasami jakby stosować się do pewnych jakby branż. W związku z tym tutaj szukamy jakby faktycznie różnych rozwiązań, które, które, które je które do liczenia. No i również no, zależy nam bardzo jako gdzieś tam instytucji finansowej na tym, żeby potem pomóc naszym klientom obecnym bądź przyszłym w faktycznie w tej redukcji tego śladu węglowego na, czy w redukcji ich procesów, które generują ten ślad węglowy, żeby zmniejszyć ślad węglowy. No a często jakby te te, te, no te, 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 te procesy, ta te droga do jakby wymaga no, finansowania, w związku z czym jakby będzie bardzo już to robimy, no i chcemy jeszcze dalej oferować korzystne usługi finansowe. do właśnie zielone finans, zielone kredyty, green, green finance, który będzie wspierał e, naszych e, klientów no w jak najmniej, że tak powiem, kosztowo-bolesnej, e, trans, zielonej transformacji, no ale tego się, trudno to zrobić bez dobrego policzenia, no i tutaj jakby to tu właśnie szukamy tych ty, 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 ty rozwiązań technologicznych, ale również te, też szukamy takich rozwiązań wewnętrznych, to, czy to do naszego śladu czy te, też do każdego aspektu, tak, czy to w pierwszym, czy z drugim, czy też również w trzecim e, skopie do węglowego, właśnie w kontekście, no okej, okay, klient też chodzi ale też pracowników, więc to, to, są, to są takie rozwiązania, których poszukujemy. Dziękuję ci bardzo. Michał Bańka, mamy dwóch Michałów, więc tutaj będzie z nazwiska. Michale, ty z perspektywy Axel Point, środowiska, które pomaga startupom w rozwijaniu się. Jak sądzisz, jakie pomysły są teraz najbardziej poszukiwane przez rynek? Bardzo dziękuję za, za to pytanie i też możliwość bycia na dzisiejszym kongresie klimatycznym. Z mojej perspektywy jako osoby, która działa na rzecz startupów w ramach akceleratora Axel Point. To my analizujemy i działamy w, starając się zrozumieć naszych klientów, tak? bo to, co dotknęli, moi szanowni rozmówcy, to jest kwestia zysku. Tak? Tego, tego szukamy. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie jeszcze inne dwa inne aspekty. Pierwszy aspekt to jest otoczenie regulacyjne, które niewątpliwie i pewnie się z tym ze mną zgodzicie one wywołuje presję, presję na działania podmiotów korporacji, z którymi my następnie działamy. Bo ponieważ my działamy właśnie we współpracy i w zapotrzebowaniu te które dyktuje nam nasze odbiorca, gdzie my przedstawiamy i oferujemy rozwiązania, które są dostępne, które mają akurat wpisać się w potrzebę korporacji. Czyli z jednej strony to jest właśnie to otoczenie regulacyjne i presja. Natomiast drugą rzecz, którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to dochodzi aspekt też i świadomości. To, co udało nam się zrobić, to jest, ten, to jest raport. Raport ten, którym się dzielimy z Państwem w dniu dzisiejszym szeroko, i on niejako podnosi świadomość. Tak? Kto z Państwa spośród tej publiczności słyszał hasło green tech, clean Tech? czy potrafi tak naprawdę znaleźć różnicę, na, na czym, to, czym one się różnią, te, te słowa? Zachęcam, ściągnijcie ten raport i tutaj znajdziecie na nie odpowiedzi. Natomiast kwestia też i świadomości. Zobaczcie, wy, my, jestając się klientami, dokonując decyzji w naszym życiu, e, wpływamy też niejako na, na dostawców, tak, czyli podniesienie e, i ta presja związana ze świadomością, ale też i wpływaniem nas, głosujących telefonami, głosującymi pieniędzmi na działalność korporacji, i to powoduje również, że korporacje biorą pod uwagę zmiany i otoczenie, które i sygnały, które płyną z rynku. Skupiając się, teraz przechodzą też i do, do przykładów to, co zostało dotknięte. Szalenie istotny jest ten aspekt dotyczący, proszę Państwa, e, rolnictwa, wszelkie rozwiązania, które wpływają na to, że, że mamy środki bar... Ochrony roślin, które są bardziej przyjazne. Także mamy podnoszenie tej efektywności, ale uwaga, mądre podnoszenie tej efektywności. Zobaczcie, co, co innego, to co zostało postawione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i położenie nacisku na, na gospodarkę, na, na finansowanie projektów, które wpisują się na projekty, które wpływają na gospodarkę obiegu zamkniętego, tak, żeby wykorzystywać materiały, które w pewnym sensie przestały być potrzebne, tak? Ustraciły swoją ważność dla jednej grupy odbiorców, ale dlaczego one nie mogą być wykorzystane dalej? I trzeci aspekt, który chciałbym też Ci wskazać, to są rozwiązania, bo nasi paneliści mówili o rzeczach, o rozwiązaniach, które wpływają na podniesienie Wpływu na technologię, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś innego jeszcze. Na to, na rozwiązania, które dotyczą też i biodegradow biodegradowalności. Bo to też jest, easy, to też jest jasne. Zobaczcie, te, te rozwiązania, tak? Tutaj widzę, butelki, mamy plastikowe. Zobaczcie, ile my tego plastiku wciągamy, wchłaniamy właściwie każdego dnia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Tak, pijemy kawę. Co mamy? Czy mamy papierowy, czy mamy plastikowy? Tak, zobaczcie, ile mamy tak naprawdę plastikowych butelek na, na tej sali. No i oczywiście to, co powiedziała akurat Ania Brusa, no jest kwestia też inteligentnego zarządzania budynkiem, zarządzania tu, gdzie jesteśmy. Zobaczcie, jak wygląda to oświetlenie. Piękne budynki, no ale, ale jest kwestia też innego naprawdę mądrego zarządzania energią w, w takich przestrzeniach. Właściwie więcej nas żyje w miastach i jest skupionych niż niż jeszcze, ileś, powiedzmy, wiek temu w, na wsiach, tak? Czyli przyszliśmy, czyli to, co my w tym momencie konsumujemy i, wykorzy i wykorzystujemy, grabieżco, tak? To możemy powiedzieć, jesteśmy grabieżcami tej planety. W tym momencie e, wszystkie rozwiązania są mile przez nas widziane, te, które wpływają na poprawę tej sytuacji na rynku. Dziękuję Ci bardzo. Michale, do Ciebie to samo pytanie. Najważniejsze wyzwania klimatyczne w Polsce i pomysły najbardziej poszukiwane teraz na rynku? Okej, okay. pytanie trudne i tutaj może rozczaruję Państwa: nie znajdziecie Państwo odpowiedzi w naszym raporcie, jakie są najbardziej poszukiwane rozwiązania, dlatego że tak naprawdę poszukiwane są wszystkie rozwiązania, które mają pozytywny, pozytywny wpływ. Przez pryzmat raportu, może obecność funduszy Venture Capital, które szukają innowacyjnych pomysłów, inwestują pieniądze, środki finansowe. Publiczne, ale to są pieniądze często publiczno-prywatne w te przedsiębiorstwa. One są obecne zarówno w spółkach klintechowych, klimattechowych, jak i tych, z tych obszarów wspólnego, więc nie ma tutaj jakiegoś, jakiejś preferencji. Wydaje mi się, że problemem jest, jest faktycznie, faktycznie kapitał i to, co tak naprawdę startupy mogą stworzyć, bo kapitał jest ograniczony ten kapitał inwestycyjny. Startupy też często nie mogą liczyć na taki, taki, takie zadłużenie stricte w banku, takie, które jest dostępne dla przedsiębiorstw, które już posiadają jakąś historię finansową, posiadają przychody, posiadają zysk więc tutaj to co jest poszukiwane to chyba właśnie w przypadku startupów jest tak jakby dostosowane do tego co można sfinansować. Dlatego mamy tak bardzo dużo rozwiązań takich można powiedzieć troszeczkę prostych, tak? takich technologii, które pozwalają właśnie oszczędzać energię, monitorować ją, mierzyć ślad węglowy. No to nie są przełomowe technologie, natomiast są to technologie potrzebne i są to technologie, które można sfinansować takimi środkami inwestycyjnymi jak milion złotych czy nawet te te, te kilka milionów złotych. Problemem jest to, że takie poważne problemy, jak poważne tematy, jakim chociażby jest wychwytywanie CO2, magazynowanie go i później dalsze wy, wykorzystanie, to są ogromne, ogromne kapitały, które są potrzebne i niestety startupy będą miały problem, żeby w pojedynkę móc rozwiązać te problemy, móc stworzyć takie technologie, więc będzie tej potrzebna albo kooperacja startupów z większymi przedsiębiorstwami, albo wręcz będziemy musieli faktycznie oddać pola tutaj większym firmom, które będą mogły się finansować większymi środkami, także publicznymi, z innych instytucji i rozwijać te technologie, takie, które będą miały naprawdę takie duże, przełomowe znaczenie dla, dla gospodarki, dla środowiska. Właśnie, Michale, a ja jeszcze muszę Cię dopytać, bo wiesz, ja, ja uwielbiam takie smaczki różne. Czy mógłbyś mi powiedzieć, co Was najbardziej zaskoczyło, kiedy pisaliście ten raport? Bo My jesteśmy takim trochę ogólnym teraz, jeszcze cały czas, dopiero teraz będziemy przechodzić do szczegółu i chciałabym z ciebie wyciągnąć jakąś taką jedną rzecz, coś, co Cię tak naprawdę zaskoczyło, kiedy robiłeś tą gigantyczną pracę, pokazałeś nam wielkie liczby, e, przepytałeś 133 startupy. E, co było takiego najbardziej. Mięsnego w tym wszystkim. Okej. Okay, to znaczy, to, co nas najbardziej zaskoczyło, to faktycznie, faktycznie niewielka liczba tych podmiotów. No bo przeanalizowaliśmy, zdiagnozowaliśmy, znaleźliśmy 133 spółki kapitałowe. Oczywiście były jeszcze, jeszcze działalności gospodarcze, były też fundacje, które dosyć ciekawe też technologie przygotowały. Natomiast skupiliśmy się na tych spółkach kapitałowych i ta liczba nas faktycznie zaskoczyła. Myśmy myśleli, że tych podmiotów będzie, będzie znacznie więcej. Dlatego, że analizując w ogóle na przykład obszar startupów technologicznych, tych takich deep techowych, to tych podmiotów jest znacznie więcej. Jak sobie spojrzymy na to, ile się rejestruje, rejestruje nowych firm, które reprezentują takie obszary technologiczne. To takich podmiotów rocznie w Polsce jest około 4000, więc te 133 jest taką dosyć, dosyć małą liczbą, ale wydaje mi się, że właśnie problemem jest po pierwsze troszeczkę nowość tego tematu i to, że dopiero, dopiero, dopiero ta tematyka wśród inwestorów dopiero pojawia się i dopiero, dopiero te podmioty są poszukiwane. Mamy też taki etap zakończenia finansowania ze środków publicznych, również funduszy venture capital, których większość w Polsce, która operuje jest właśnie finansowana ze środków głównie unijnych i taki moment tro, troszeczkę przystopowania, natomiast w nowej perspektywie coraz więcej, coraz więcej środków jest skierowanych właśnie na te obszary green techowe, zielone i najprawdopodobniej będzie tego więcej, więc takie jest moje oczekiwanie, że w przyszłości będziemy mogli analizować znacznie większe zbiory, zbiory danych. Natomiast no to, co nas zaskoczyło, to faktycznie jest to, że, że tych podmiotów jest tak mało i że tak naprawdę nie ma tam tak bardzo dużej też liczby takich przełomowych technologii. Jest bardzo dużo ciekawych usprawnień, które pomagają nam codziennie żyć, natomiast tak jakby startupy nie, nie, nie dostarczają nam, przynajmniej na dzień dzisiejszy, albo może jeszcze, nie dostarczają nam, nam takich naprawdę bardzo, bardzo ciekawych, ciekawych rzeczy, które będą miały bardzo duży wpływ, i to było takie największe zaskoczenie. No właśnie, bo bycie przedsiębiorczym nie jest łatwe, tak mi się wydaje. Państwo, którzy mieliście gdzieś e, przecięcia z tym byciem przedsiębiorczym, przedsiębiorczym, wiecie, że budowanie czegoś od początku, wyjście z pomysłem, a potem przejście po finansowanie i potem sfinansowanie tego, to jest e, bardzo trudna praca. Jestem ciekawa, kto z Państwa zetknął się w ogóle z takim słowem jak akceleracja startupów e, i tak patrzę z nadzieją, czy ktoś podniósłby rękę, jakbym zapytała. Te osoby, które są na live, nie widzą tego. W naszym gronie mam dwie osoby, które podniosły rękę. To znaczy, że ten temat nie jest dostatecznie zaopiekowany i powinniśmy o trochę więcej powiedzieć, ale na szczęście mamy Michała. I Michał, pytanie do ciebie. Powiedz nam, co to jest ta akceleracja startupów? Na czym to polega i, i, i dlaczego akcelerator jest pomocny i dlaczego dzięki akceleratorowi, akceleratorowi może być więcej tych startupów w przyszłym roku? Słucham. Czym jest akceleracja? To jest to ciągły proces, tak, tak naprawdę dla nas, z punktu widzenia naszej organizacji, który polega na wsparciu, pomocy i połączeniu. tak? Czyli jesteśmy, z taką mostem. Wyobraźcie sobie że Państwo, że macie kładkę, po jednej stronie macie jedną osobę, po drugiej stronie macie drugą osobę, tylko że my budujemy właśnie ten pomost pomiędzy tymi osobami, żeby one do siebie dotarły i mogły ze sobą rozmawiać. Czyli jesteśmy takim, powiedzmy, łącznikiem, katalizatorem. I teraz to, co obserwujemy na rynku, to jest szereg otwarcia, jako korporacji. Tak? Tu mamy przykład banku PKO BP, który zdecydował się, uwaga, ze środków własnych, bez żadnego dofinansowania publicznego, zdecydował się na uruchomienie pierwszego w Polsce programu klimatycznego. To był program Poland Climate Accelerator, którym akurat nasz podmiot, mamy to szczęście, jest operatorem i... To, co my robiliśmy w, w tym programie, to jest nie tylko to, że były przekazywane, powiedzmy, środki, tak? bo co do zasady akceleracja kojarzy nam się z finansowaniem. Nie do końca, drodzy państwo. To jest również mądre, mądra pomoc, udostępnienie zasobów korporacji startupom, ale zasobów, to nie tylko mi chodzi o tym, że to są finanse, ale, to, ale spójrzcie na, na laboratoria, na dostęp do tych ekspertów, którzy pracują w, w banku, przykładowo w banku Pkobp, ale nie tylko, pod bank możemy podstawić każde inne przedsiębiorstwo. I tu chodzi o to, że z jednej strony korporacje otrzymują możliwość zapoznania się z nowymi rozwiązaniami na rynku, a z drugiej strony, po drugiej stronie mamy startupy, które widzą szansę, tak? Jeżeli ja po raz pierwszy, powiedzmy, Uda mi się przekonać korporację do współpracy, gdzie będę miał możliwość wykonania testu, rozwiązania, tak zwanego pilotażu. To też często oznacza żyć, być albo nie być dla takiego startupu, ale rolą w tym wszystkim akceleratora jest to, żeby dochodziło właśnie do takiej współpracy i do łączenia, bo to są czasami dwa światy. Zobaczcie Państwo, jaki jest, ter, jaki jest czas podejmowania decyzji, to, to co my obserwujemy. Dla korporacji. 15 minut, to, to właściwie to jest, nie wiem, tydzień potrafi być. Tak? Decyzja? Wrócę za 15 minut. No okej, okay, wracam za, za tydzień. Natomiast dla, dla startupu 15 minut jest bardzo, bardzo często to jest te 15 minut. Czyli ta zwinność i możliwość. Natomiast co jest z drugą stronę? To są te kanały sprzedaży. To jest wpięcie się w klientów, ale drodzy Państwo, też i dostęp do danych. Dane rządzą rządzą, proszę Państwa, światem. I my oprócz tego, że animujemy cały ten proces, to jeszcze staramy się tak poprowadzić ten proces, jako ten facilitator, żeby dochodziło tej współpracy, żeby te rozwiązania dochodziły do takiego momentu, żeby one wpisywały się w potrzebę konkretnego tego odbiorcy technologii. I na czym ta, ta potrzeba będzie, na czym to polega? Z jednej strony wyobraźmy sobie startup, który do tej pory w ramach swoich możliwości produkcyjnych Wytworzył nie wiem, trzy maszyny, ale nagle przychodzi taki duży retailer i mówi: że Potrzebuje 28 600 urządzeń. Dostarczysz? Hmm. I to już jest taka pierwsza rzecz. I teraz mądrość w ogóle z kanału sprzedaży procesu wytwórczego, to już powoduje, że wymaga to niejako pomocy ze strony nie tylko banku, tak? czy jako finansowania, ale też i rynku. Czyli to jest ta umiejętność zarządzania skalą produkcji. Druga rzecz to jest jakość. Tak? Czyli to, co do tej pory wydawało nam się, czy dostarczenie rozwiązania, one musi być na, na, takim, na takim poziomie, żeby wpisywało się w potrzebę, bo żadna co do zasady korporacja nie odważy się na przetestowaniu rozwiązania, gdzie nie masz klientów. Właściwie 90, w mojego, z mojego doświadczenia, 90% rozwiązań to są rozwiązania, na które decyduje się korporacja, to są takie, które zostały przetestowane u kogoś innego. Więc to jest ta kolejna też, jak powiedzmy, z jednej strony minimalizacja też i, i ryzyka, po które pociąga za sobą akcelerator. I kończąc by się tą wypowiedź, to też jest kwestia integracji systemów. Bo to, że dane rozwiązanie działa, powiedzmy, na 10 klientach, wcale nie będzie oznaczało, że będzie działało na 100 tysięcy klientów. Więc skalowalność tego rozwiązania i możliwość przetestowania wpływa tak naprawdę w całym takim procesie akceleracyjnym, który trwa. Średnio, drodzy Państwo, 6 miesięcy. Oczywiście są takie rozwiązania, które potrzebują i dwóch lat. I co one cały czas będą się nazywały akceleracją, bo pewne rozwiązania da się zrealizować w przeciągu od powiedzmy 4 do 6 miesięcy korporacji, a niektóre, drodzy Państwo, nie oszukujmy się, potrzebują też i dwóch lat. Super, ja też mam takie wrażenie, nie wiem, powiedz mi, czy to, czy to słuszne, że akcelerator jest też takim filtrem trochę, który wychwytuje tych, tych najlepszych i przekazuje dalej, prawda? Tak, bo bo zanim, zanim e, zaczniemy współpracę, ale też i ogłusimy cokolwiek e, z rynkiem, to st, sza, staramy się szanować czas. Czas swój, czas korporacji, ale też, też i czas startupów. Najgorszą rzeczą jest to, żeby obiecywać dużo na rynku. Zrobię, tak, będę miał e, za, za pół roku, tak? Tylko na koniec dnia czasami mówimy naszym naszym startupom, tak, te, którzy do nas przychodzą w odpowiedzi na konkurs, mówimy, wiecie co, poczekajcie i to i tak nie ma sensu, bo korporacja nie podejmie tej decyzji, tak, zróbcie coś więcej i zamiast łudzić, tak, mamić te, te startupy jakieś tam obietnicami, wielkimi współpracy, mówimy zrób jeszcze to, wy wiemy, wiemy czego oczekuje korporacja, przez to zamiast taki startup koncentrować się i jego mitycznym złapaniem do jakiejś korporacji za powiedzmy niczym Pana Boga za nogi, tak naprawdę powinien skupić się na, do, na rozwiązaniu, które ma, tak żeby jak najlepiej one, one się wpisywało w potrzebę. I dopiero wtedy, kiedy to masz, ok, sprawdźmy, tak, przyjdźmy, porozmawiajmy o tym rozwiązaniu, zderzmy się z zespołem chociażby z takiego zlec Fintech z PKOBP i dajmy szansę na współpracę, a nie tak naprawdę na przypalenie czasu, i na koniec dnia nic z tego nie, nie wychodzi. My tego nie robimy. Tak nasza. Skuteczność we, we współpracy pomiędzy startupami i akceleratami właśnie jest piękna, dlatego, że mam blisko ponad 70% skuteczność przyjętych startupów do programu, które następnie współpracują z korporacjami. ja sobie teraz wyobrażam, jakby wyglądała praca Konrada, gdyby każdy startup, który ma jakiś fajny pomysł przychodził i mówił cześć, jestem Kasia. Mam taki pomysł. I powiedz mi, czy to właśnie był ten powód, dla którego zdecydowaliście się do, przystąpić do programu Climate Acceleration? Dlatego, że chcieliście mieć trochę mniej pracy? Chcieliście zaufać akceleratorowi? Jak, jak, jak to było? Co, tak. A i, też, I też generalnie to jest tak, że Pekao Bank Polski od ponad pięciu lat ma program na fintech do współpracy ze startupami, firmami innowacyjnymi. Nasza współpraca ze startupami polega na generalnie wdrażaniu pilotażowym tych, tych rozwiązań startupu, czy właśnie firm innowacyjnych. Natomiast oczywiście jakby dla... Firmy jak Nashan, to jakby to wdraż jest, współpracujemy z firmami na początkowym etapie, no i z nim. Natomiast ten początkowy etap dla nas to jest taki growing stage, czyli to są już firmy z, z płacącymi klientami, już z całkiem po tej drodze komercjalizacji, czyli tak naprawdę no to jest taki stan między startupem a scale-upem, czy właśnie już, jakby już firmy, które są trochę zarabiające. Gdzieś, yy, jak już powiedzmy rok temu, czy chwilę, chwilę dłużej temu, jakby no, ogólnie. No, trochę to, co Michał mówiłeś o nadchodzących regulacjach, trochę ogólnie o no, no, ten trendzie całym ESG, zauważyliśmy jakby no, potrzebę i chęć jakby poszukiwania rozwiązań dla nas, poszukiwania rozwiązań dla naszych klientów, natomiast jakby po naszych wstępnych analizach, które dokładnie potwierdza raport <coughs> Tyler Economics, jakby ten etap um, firmy, tych startupów start um, właśnie no, generalnie na ESG, green techów, jakby tych wszystkich nas, które są tu ułożone, jest na bardzo wczesnym etapie, tak? I ten bardzo wczesny etap, no to dokładnie te statystyki pokazały i to jest jest trochę etap, z którymi my, jako organizacja, my, jako biuro innowacji czy, 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 czy dział Les Fintech, nie do końca jakby mamy to, jakby kompetencje, bo my, jakby nie mamy kompetencji czy może celów edukacyjnych. Tak? Nasza jakby współpraca z startupami jest komercjalizacyjna. My od razu, jakby my, oczywiście, jakby współpraca ze startupem trochę traktujemy jako staż, czyli oczywiście płacimy za to, bo to nie wyobrażamy, bo to jednak to jest, jakby może na mniejszym, może na mniejszym zakresie, ale wciąż współpraca komercyjna, to jest poświęcenie czasu. No i docelowo doprowadzamy do komercjalizacji. Natomiast wiedzieliśmy i dla nas takimi podmiotami na etapie MVP, MVP+, czyli na bardzo początkującej drodze, no raczej nie współpracujemy, ale jeżeli chcemy, no to właśnie współpracujemy z ekosystemem, z akceleratorami, jakim jest, jaki między innymi prowadzi jakby Michał, bo, bo właśnie tam, bo to też chodzi o to, że no, Różne firmy mają swoje cele, mają swoje kompetencje, no i jakby, żeby ich nie mnożyć, właśnie wtedy z przyjemnością korzystamy z ekosystemem. Tutaj akurat yy, zespół Michała przyszedł, jakby z, z, gdzieś to się. Nasza potrzeba pojawiła się z, też jakby z propozycją. To też była związana, jakby to oczywiście z klima Akceleratorem partnerowanym przez, przez, przez organizację ANI, więc, więc to nam dalej się wpasowało, bo chcieliśmy coś z tym zrobić, ale wiedzieliśmy, że ten etap jest dalszy. A my, no po pierwsze, Współpracujemy z startupem pod kątem ich komercjalizacji. Po drugie, też, to wynika jakby z raportu, że jest tam, jakby wciąż jest za mało kapitału, mamy PKO VC, które inwestuje w startupy. Natomiast wciąż inwestują na te startupy, już na jeszcze wyższym etapie, bo to już jest taka seria A, czy to są już takie powiedzmy, na temacie już taki powoli zaczynają sobie wymyślić o zagranicy, Dlatego tutaj z przyjemnością współpracowaliśmy właśnie z akceleratorem, żeby. Ułatwić tą komunikację, żeby może właśnie akcelerator, który ja to jeszcze tak powiedzmy, powiem, że my też interpretujemy, czy jest takim trochę tłumaczem między powiedzmy korporacyjnym a startupowym, więc jakby żeby gdzieś tam ta, ta, ta rozmowa była jeszcze łatwiejsza, i też trochę, no wiecie przygotować te startupy. Najpierw przygotowuje je akcelerator do współpracy z organizacją jak nasza, a potem my, jako lec Fintech, to z tą, przygotowujemy po pierwsze do finalnej, pełnowymiarowej współpracy komercyjnej, po drugie też do potencjalnej inwestycji kapitałowej, No jakże i co pokazuje raport? Właśnie, akceleracja to takie trudne słowo, ale wydaje się, że to jest całkiem proste, żeby to, żeby to wdrożyć. A nawet mi się parę razy zdarzyło już tak przeseplenić, więc pozwólcie Państwo, że jeżeli będę seplenić, to po prostu będę mówić axel point, bo tak, tak trochę jak kiedyś elektrolux, odkurzacz, so to, to mi po tym raporcie już axel point, to akceleracja. Więc gdybym gdzieś tam się zapomniała to i powiedziała zamiast akceleracja axel point, to. To zrozumcie to tak jak potrzeba. Wyjdę już trochę może z tego tematu trudnych słów i przejdę do, do Małgosi. Jaki pomysł na SG macie w i Jak go realizujecie? Bo to jest bardzo imponujące, że macie cały wielki dział, który zajmuje się właśnie tym tematem. Nawet nie jeden. <laughs> Mamy kilka tak naprawdę działów roz, rozpowszechnionych po organizacji, w zależności po prostu. To jest taka cała struktura korporacyjna tak zwany governance. My akurat jesteśmy taką jednostką centralną, która zajmuje się strategią, ale mamy taki helikopter view na wszystkie jednostki. Bardzo ciekawa jednostka, która zresztą współpracuje z Konradem. To jest jednostka, która się zajmuje programami. Publicznymi, czy już jest na styku klienta i no z banku i klienta, czyli też finansowania publicznego, bo tak naprawdę tam wykuwają się potrzeby biznesowe. Jak my mamy pomysł na SG, no my yy, zmieniamy i siebie i zmieniamy otoczenie. No na pewno chcemy, żeby nasze aktywa były coraz bardziej zazielenione, żeby coraz więcej tego finansowania. Było, ale też chcielibyśmy, żeby nasza oferta produktowa stawała się coraz bardziej różnorodna właśnie i finansowała różne cele zrównoważonego rozwoju. Bardzo ważna jest dla nas też współpraca z innowacyjnymi firmami, bo tutaj my jesteśmy takim bardzo dobrym. Może nie poligonem, ale takim, taką, taką trampoliną dla, dla, dla młodych firm do tego, żeby móc komercjalizować rozwiązania. To Bardzo ważna rzecz tutaj padła. SG to są regulacje, oczywiście biznes na końcu, ale to jest, odbywa się wszystko w bardzo zaostrzonym reżimie regulacyjnym. I tutaj. Te startupy, które nie tylko będą potrafiły wprowadzać udogodnienia, takie właśnie innowacje w znaczeniu innowacji po prostu, lepszenia, ale będą potrafiły zrozumieć, rozkodować o co chodzi w konkretnej, konkretnym impakcie, że tak powiem z kolei, to wygrają i też trzeba pamiętać, że dla nas ważna jest ta komunikacja, czy ten, poszukujemy narzędzi, którzy które pozwalają nam się na jak najlepiej komunikować z klientem i wymieniać dane i standaryzować rozwiązania. Także my dajemy takie możliwości młodym firmom, ale bardzo tutaj zachęcam też firmy, które w tym obszarze działają, żeby od razu patrzyły szeroko. Nie tylko na jedną firmę, z którą się dobrze współpracuje, tylko żeby od razu myślały globalnie. Absolutnie. Dream Big i patrzymy szeroko. A jeszcze szerzej popatrzymy z Anią. E, Anią. Jak ta Polska wy wypada na tlen Europy? Powiedz mi, co ty sądzisz? W przodzie, w tyle? Jak to się kształtuje? No wypada tak, jak widzimy. Eee, I eee, pewnie jeszcze nie najlepiej. Natomiast to trzeba podkreślić, że musimy wszyscy i startupy, ekosystem startupowy, akceleratory i wszyscy partnerzy korporacyjni, którzy, eee, którzy współpracują ze startupami i chcą tych rozwiązań więcej, musimy wszyscy dążyć do tego, żeby trochę jakby puszować, tak byśmy stymulować siebie nawzajem, dawać sobie bardzo jasne, konkretne wyzwania. Na pewno, jak zawsze, jeśli chodzi o rozwój startupów w naszym regionie, potrzebujemy więcej ambicji. Ta różnica, którą ja widzę, pracując w całej Europie, to to, że zespoły startupowe w Polsce czy za granicą są dużo bardziej jakby połączone i takie współpracujące z szerszym światem zewnętrznym i to daje im jeszcze większą, większą możliwość akceleracji, połączenia i szybszy rozwój. To, co musimy zobaczyć, to też większa dywersyfikacja zespołów startupowych. I, i, i te, też gdzieś, gdzieś w tym kierunku musimy stymulować składy zespołów startupowych, żeby przyjmowały więcej inspiracji ze świata. I, i, i de facto z, z takiego zestawienia perspektyw osób z różnymi doświadczeniami naprawdę tworzy się dużo lepsze rozwiązania, które są w stanie um, w, potem znaleźć um, rynek. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy wspólnie z rynkiem startupowym w Polsce mogli też tworzyć rynek i, i, i gdzieś tę niszę kreować, dlatego że to nie, możemy, nie, to nie można też tak jakby usiąść sobie spokojnie i stwierdzić, że rynek polski czy europejski jeszcze nie jest tam, więc będzie mi trudno to rozwiązanie stworzyć, dlatego że inni tego nie rozumieją. To jest jednak o tym, żeby znaleźć odpowiednie osoby, instytucje, które pomogą, a takiemu rozwiązaniu się rozwinąć, i ten rynek tworzyć, krować. Musimy szukać siebie nawzajem. Innowatorzy i czasami um, trochę szaleńcy, um, ale przede wszystkim ludzie z wizją, muszą siebie odna odnajdować. I, I dlatego takie inicjatywy, jak dzisiaj, to jest ta możliwość spotkania się z ludźmi tutaj daje duże możliwości, żeby się odnaleźć i, um, i, i działać w tym kierunku, żeby nam było. Wszystkim łatwiej, żeby tych rozwiązań klimatycznych um, tworzonych w dużo większym, w większych liczbach um, było, było też dużo więcej. To, o czym chciałam powiedzieć, przysłuchując się moim przedmówcom, przedmówcom w obszarze akceleracji, to bo trochę. To jest bardzo trudno w tak krótkim, krótkim czasie faktycznie opowiedzieć i o świecie startupowym i o potrzebach klimaty, o, jakby o, o potrzebach rozwiązań adresujących zmiany klimatu i to wszystko jakoś tak zgrabnie i jeszcze o, o konieczności współpracy startupów z korporacjami i, i tak, żebyśmy się gdzieś nie prześlizgnęli. No to trochę jest prześlizgnięcie się po, po tym temacie i możemy tylko zarysować pewne, pewne obszary. Jedno chciałabym, no jedno chciałabym zwrócić uwagę, yy, czyli to my, takie myślenie jednak postwzrostowe. Um, mimo, że to jest trudny temat, jeśli chodzi o obszar finansowania i funduszy Venture Capital i, i, i tego, czego się oczekuje normalnie od startupów, czyli właśnie zysków, zysków finansowych, ale to, co jest zauważalne, myślę, że już w Polsce również, to świadomość i po stronie startupów i funduszy, yy, i też korporacji, że nie zawsze chodzi tylko i wyłącznie o, 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 o tą wartość na końcu. Że też mówimy o tym, żeby mieć świadomość i móc mierzyć coraz lepiej uh, wpływ um, rozwiązań, które startupy, startupy tworzą na klimat uh, i tworzyć rozwiązania w celu Climate Impact Forecast. Żeby mieć dać narzędzia do tego, by móc to zidentyfikować i też pokazać jako, um, jako wartość, która um, już czasami naprawdę przeważa w świecie impactowych funduszy Venture Capital. Um, gdzie ta świadomość i wiedza na temat tego, ile, jak dużo emisji uda się uniknąć dzięki zastosowaniu danego rozwiązania jest już przeważająca. To już nie tylko są pytania odnośnie tego, ile będziemy w stanie dzięki temu um, zarobić i ile, um, ile rund finansowych uzyskać, i tak dalej. To też jest przede wszystkim już coraz szerzej stosowane pytanie: a co dzięki temu, jaki wpływ, kochany startupie, będziemy dzięki zastosowaniu Twojego rozwiązania tu i tam, um, jaki, jaki zobaczymy w rzeczywistości. Startupy Polskie da tą radę. Um, bardzo w to wierzę i um, czekajmy na to, pracujmy też na to wszyscy wspólnie, um, wspólnie razem i niech to się um, dzieje, dzieje. Widać możliwości są. Środowisko do rozwoju jest. Duże firmy wspierające są. Raport powstał, za rok chcielibyśmy następny, więc chcielibyśmy też zachęcić i PKO, i partnerów do tego, żeby kolejny raport powstał, żebyśmy sobie zrobili update tej sytuacji. No dzisiaj faktycznie, tak jak zauważyłeś, mieliśmy bardzo mało czasu na to, żeśmy ten temat tylko tak właściwie liznęli, troszeczkę się po nim przejechali. Ale to dlatego muszę Państwa odesłać do raportu. Musicie zobaczyć, co tam się dalej dzieje, rozwinąć sobie to na razie we własnym zakresie. A my poprosimy organizatorów, żebyśmy mogli wrócić za rok opowiedzieć o tym, co się wydarzyło przez ten czas, pochwalić się sukcesami i zaprezentować kolejny raport, kolejny update tej sytuacji. I ja ze swojej strony trzymam mocno kciuki za panelistów, za to, żebyście mieli cały czas siłę w tym, żebyśmy dalej pisali piękne raporty, żebyśmy dalej wspierali startupy i wdrażali to wszystko. No bo nie robimy tego dla siebie, tak naprawdę. Nie robimy tego po to, żeby sobie posiedzieć i porozmawiać na ostatnim panelu. I też się bardzo cieszę, że jesteście Państwo jeszcze w komplecie, bo już jest dosyć późno, a ja to przeciągam. Także też dziękując Państwu bardzo za, za obecność, dziękując osobom, które obserwują nas na live, trzymam kciuki. Trzymam kciuki za ten cały temat. I do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym roku.